To teraz ruszamy w teren, by poznać opinię uczestników tego eventu. Zobaczymy, co mają do powiedzenia. Jakiś bandytę. Ostrzeliłem nie jednego. Ale ja nie jestem bandytą. Jak to nie? Tak wyglądasz, no co to w ogóle, ta czapka, co to w ogóle? Tak to wyglądasz, człowieku, no. Przepraszam, że żyję. No, panie Jedi, czy moc tego Pyrkonu jest silna? Jest bardzo silna, uważam. Jest naprawdę znakomita. Świetnie się to bawi. Atrakcje jak? No, ja dużo atrakcji nie zahaczyłem akurat, bo tam trochę na stoisku siedziałem, ale w jakiejś prelekcji ubrałem udział i tak dalej, ale podoba mi się, z roku na rok coraz więcej, coraz fajniejsze rzeczy się dzieje. Dziękuję bardzo, niech moc będzie z tobą. No tak, czy ci podoba tegoroczny Pyrkon, czy jest dobry, czy może trochę słabszy? Jest świetny, jestem drugi raz, zdecydowanie mi się bardziej podoba niż w zeszłym roku. Dużo ludzi zarzuca temu Pyrkonowi, że nie ma klimatu, atmosfery poprzednich Pyrkonów, bo trochę się bardziej komercjalizuje. Czy to jest prawda, twoim zdaniem? Wystarczy się rozejrzeć, to nie jest absolutnie prawda, wszystko jest po prostu idealne jak dla mnie. Dziękuję bardzo. No to jak ci się podobał tegoroczny Pyrkon? Myślę, że był nieco gorszy niż zeszłoroczny. Wydaje mi się, że nawet było mniej osób. Na przykład wczoraj w nocy, już o północy, o pierwszej, na tym głównym skrzyżowaniu między pawilonami 7, 8, 8a i 7a, już nie było praktycznie ludzi, a pamiętam, że rok temu było ich jeszcze masa, była masa cosplayerów. Wydaje mi się, że się o wiele więcej działo. Pojawiły się osoby, które twierdzą, że w tym roku nie ma atmosfery i klimaty Pyrkonu. Czy to jest prawda? Nie, no atmosfera jest, ale właśnie mi się wydaje, że jest nieco słabsza niż rok temu. Dzięki wielkie. Proszę. Czy dobrze się bawicie na Pyrkonie? Jasne. Ale ogólnie chodzi o to, że mam powiedzieć, tak? Tak. Jest zajebiście, ogólnie atmosfera jak co roku jest świetna, bo wszyscy ludzie są tutaj mili jak zawsze. A nie ma takiej innej imprezy według mnie, na której jest taka atmosfera. I główną zaletą jest pełna atrakcji, których w sumie jest tu wszędzie, do powiedzmy którejś tam w nocy i w sumie nawet nie trzeba spać, można coś cały czas robić. A twój przyjaciel na głowie też tak sądzi? Tak, on oczywiście też tak sądzi, bo cały czas właśnie za mną, więc chyba musi tak sądzić. Dziękuję bardzo. Witam, skąd ty się wziąłeś? Stąd. Z Rivii, tak. Zabierzesz jakieś potwora? Póki co nie. A tu pewno grasuje takich. Ale są nieszkodliwe. Jak nieszkodliwe? Zabijają ludzi. Nie widziałem, jeszcze takiego nie spotkałem. Podobne są, jak tresowane. Tresowane potwory na Pyrkonie? Tak. Ale jakim cudem? Nie wiem, pewnie tutaj szkolą potwory czy coś, stresują. Pyrkon, szkoli mi potwory.